witam Was serdecznie. Zapraszam dzisiaj na filmik The Power of Makeup, czyli moc makijażu, który zapoczątkowała na YouTubie Niki Tutorials. I ten filmik obiegł wręcz nie tylko YouTube, ale i wiele innych miejsc. Filmik z jednej strony miał być zabawą, ma być zabawą, ma Wam pokazać, jak wyglądamy bez makijażu Izy, no bo oczywiście ten filmik polega na tym, że pół swojej twarzy pomaluję najlepiej jak potrafię, taka wersja wieczorowa, glam, a pół zostanie taka jaka jest na co dzień i taką, jaką chyba lubię najbardziej. Chodzi tu też o to, żeby zwrócić Waszą uwagę na to, że makijaż to jest moc, można się nim bawić, warto go robić dla samego siebie, a nie dla kogoś, żeby komuś zaimponować, żeby komuś się przypodobać, żeby oszukać chłopaka, żeby czuć się lepszym niż koleżanka. Nie. Makijaż powinniśmy wykonywać moim zdaniem dla nas samych. Jeżeli sprawia nam przyjemność, jeżeli dobrze się z tym czujemy, jeżeli nie, nie musimy go nosić, możemy pokazywać się naturalnie, nie ma nigdzie, nigdy nie było i nie będzie, mam nadzieję, obowiązku noszenia makijażu. Często dostaję od Was mnóstwo komplementów, że tak pięknie wyglądam. Często to nie ja pięknie wyglądam, powiedzmy sobie szczerze, tylko jakiś tam makijaż podciąga, pomaga mi w tym, jak wyglądam. Niki z kolei zwróciła uwagę na taką inną kwestię, jaką było to, że ludzie często są w szoku, że to, jak wygląda w makijażu, a to, jak wygląda naprawdę, to dwa różne, całkiem inne światy. No i ja dzisiaj przychodzę powiedzieć, że tak, bardzo często tak jest i bardzo wiele osób tak wygląda, ale nie wstydźmy się tego, jak wyglądamy naprawdę i naturalnie, bo myślę, że to jest najpiękniejsze i w takiej wersji powinniśmy się najlepiej sami ze sobą czuć. Jeśli nie, to chyba jest tu jakiś problem. Wiadomo, że makijaż jest właśnie po to, żeby podrysować, podrasować to, jak wyglądamy. Może nawet dodać nam pewności siebie, ale nie traćmy tej pewności siebie, gdy makijażu na sobie nie mamy. Także ja się dzisiaj maluję super ekstra, ale nie zapominam o swojej naturze i zostawiam pół twarzy niepomalowanej. Tylko teraz, które pół wybrać? Najpierw nakładam podkład i jest to podkład z Inglota HD HD, którym uzyskałam całkiem dobre krycie. Następnie nakładam korektor pod oczy, jaśniejszy z Collection w kolorze 1 i wklepuję go dzisiaj palcem, a następnie nakładam korektor na niedoskonałości. To jest też korektor z Collection, ale tym razem w kolorze 2. Na niedoskonałości i jakieś tam przebarwienia, jakie ma. Następnie przypudrowuję całą twarz i robię to pudrem ryżowym z Paese. Dalej baza na powieki i tutaj jest to Paint pod Smaka w kolorze Painterly. Następnie przechodzę do makijażu oka i wykonuję go głównie przy pomocy paletki z Too Faced Chocolate Bar i na całą powiekę nakładam cień w kolorze Marcipan i rozświetlam sobie kącik jeszcze Champagne Truffle. Ogólnie ta paletka bardzo dobrze mi się tutaj sprawdza. W załamanie, w zewnętrzny kącik nakładam fioletowy cień o pięknym odcieniu. No i wszystko to rozcieram pędzlem z MAKA 217. Następnie tym samym fioletowym cieniem z tej samej paletki zaznaczam dolną powiekę, robię to małym pędzelkiem z Maestro. No i przód dolnej powieki maluję jasnym, rozświetlającym cieniem. Teraz jeszcze zrobię sobie kreskę. Kreskę robię czarnym cieniem, która jest z paletki Naked od Urban Decay. Na linię wodną nakładam jasną kredkę, która jeszcze optycznie powiększy, otworzy mi oko. Następnie przechodzę do konturowania. Konturowanie dzisiaj MAC Harmony, czyli moim ulubionym produktem, mocne glam konturowanie, takie żeby było widoczne, że coś tutaj się dzieje, jednak ta twarz uzyska całkiem inny kształt, sami zresztą mam nadzieję, że zobaczycie. Następnie nakładam róż, mój ulubieniec z Narsa, Narsa Deep Throat, który też pięknie się mieni, pięknie odbija. No i żeby wykończyć konturowanie, wisienka na torcie, no to oczywiście rozświetlacz i tutaj dzisiaj Mary Luminizer idzie w ruch na kości policzkowe i na środek twarzy. Dalej przechodzę do brwi. Brwi maluję dzisiaj pomadą z Inglota w kolorze 12. Brwi też dużo naprawdę zmieniają. Dalej tuszuję rzęsy. Rzęsy tuszuję tuszem z Too Faced Better Than Sex Mascara.
No ale żeby jeszcze tego było więcej i więcej, to nakładam Ardell Demi Wispies, czyli po prostu sztuczne rzęsy. Dobrze przyklejam za pomocą duo kleju. Następnie usta i obrusywuję je konturówką z Inglota. Całe je maluję konturówką z Inglota i obrusywuję i wypełniam w ten sposób, troszeczkę je powiększając. Konturówka 74. I no właśnie, tak jak mówiłam, kontur i wypełnienie. Żeby one były jeszcze większe, jeszcze bardziej widoczne, to troszeczkę błyszczyka na nie nakładam i to jest błyszczyk z Rimmela. Tak prezentuje się moja twarz w wersji pół na pół. Chyba, nie wiem, ciężko mi się zdecydować, którą lubię. Tę lubię, bo nie jest zła. Makijaż to ma być zabawa, coś, co nam sprawia przyjemność. Możemy rano posiedzieć, podziubać, podciągnąć tą brew, której tutaj praktycznie nie ma. Powiększyć te usta, pięknie wykonturować tę twarz, sprawiać, żeby światło się odbijało. No ale nie możemy zapominać o tej, która też jest piękna, jest nasza i towarzyszy nam przez większość czasu. Nie wiem, ja lubię obie i myślę, że właśnie takie zachowanie zdrowego balansu pomiędzy jedną i drugą, pomiędzy oboma i docenianie obu i świadomość, że to nie jest nasza prawdziwa twarz, ale czasem można sobie na taką pozwolić. Myślę, że to jest takie zdrowe podejście. Ja jestem ciekawa, co wy myślicie o tym wydaniu, które bardziej wam się podoba. Ja lubię oba. Razem one dziwnie wyglądają. Nie powiem, że nie. Ale osobno jest całkiem okej. Myślę, że mój glamour makijaż może być. Ja bym w takim poszła na imprezę. Ale jakbym musiała, jakby coś się stało i nie miałabym czasu, żeby siedzieć, nie miałabym oporów, żeby i w takiej wersji na imprezę pójść. Także dajcie mi znać, która część bardziej wam się podoba i jak to jest u was, jak to wygląda u was. Mam nadzieję, że tutorial prosty, szybki i właśnie to uświadomienie, że makijaż to moc, bo jest moc i nie zawsze to, co widzimy, jest prawdą, to też myślę, że dzisiaj udało się pokazać. Dajcie mi znać, jak to jest u was. No i oczywiście czekam też na wasze odpowiedzi wideo i na wasze metamorfozy.